Witamy wszystkich na zawodach H2O, podstawówka na fali. To już jest druga edycja z trzech edycji. To już jest sezon 2019-2020. Łomżyński MOSiR każdego roku stara się zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu poprzez różne dyscypliny sportowe. Podstawówka na fali H2O organizowana jest cyklicznie już od kilku lat i zawsze wzbudza i coraz większe wzbudza zainteresowanie wśród młodzieży i dzieci. Młodszej, czyli od 2011 roku do 2013 roku i od grupy później, druga grupa to grupa starsza, od 2005 roku do 2010 roku. Zawodnicy startują w czterech stylach pływackich. Są to style dowolny, grzybietowy, motylkowy i klasyczny. Przyjechaliśmy tutaj do Państwa z Ząbrowa, ze Szkoły Podstawowej nr 4. Przyjechaliśmy drugi raz, w zeszłym roku jakby debiutowaliśmy. Jest grupa dzieci, które chętnie uczęszczają na zajęcia pływania. No, zabrałem takie najbardziej utalentowane dzieci z predyspozycjami pływackimi. No i tak się tu znaleźliśmy. No akurat tutaj zawody odbywają się w tym terminie. Córka dopiero zaczyna przygodę z pływaniem. Trenuje czwarty miesiąc, no i postanowiliśmy się sprawdzić, troszeczkę oswoić ten stres, zapoznać się z logistyką zawodów, sprawdzić siebie, no i zmotywować do dalszej pracy. Przyjechaliśmy z Pisza, MKS Roś Pisz, klub. Jesteśmy już drugi raz, no i zamierzamy być na trzeciej i ostatniej. Ludzie potrzebują rozrywki, a najlepiej jak ta rozrywka kojarzy się ze sportem. Gdzieś tam jest i zdrowo, i fajnie, no i dobrze, tak? Poziom jest wysoki, aczkolwiek też są mocne ekipy, powiedzmy z Ełku, z Giżycka, ale poziom i organizacja jest bardzo fajna.